Witaj, drogi przyjacielu, po raz kolejny. Dziękuję za zaproszenie po raz kolejny. Na początek oczywiście standardowe pytanie, czyli co obecnie u ciebie słychać? Dobre wieści. Nas się boją, że my się nie boimy, więc trzeba robić to, co robimy, kontynuować to. Żyć swoim życiem, słuchać w sobie dobrych wieści, realizować je na co dzień, w życiu codziennym i wtedy ten Matrix wyczuwa błąd. Nie reagują ludzie tak, jak to było zaprogramowane. Mają się bać, a się nie boją. Czyli od razu na grubo weszliśmy. No można by to tak zobaczyć z tej perspektywy, raczej tak. Ale nie ma już czasu na zabawy. Tu nie będziemy w tańcu się migdolić, tylko będziemy żyć swoim życiem i tworzyć świadomie z premedytacją błąd w Matrixie. Super. W ogóle wychodzi czwarta część Matrixa. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym. Słyszałem już o tym, tak. Bracia Wachowscy, czy siostry teraz, czy whatever. Ale na pewno to będzie coś dobrego. Tak, bo zawsze w Matrixie gdzieś było przemycone różne informacje, które jak dobrze się człowiek nad nimi nawet nie musiał zastanawiać, jak dobrze je wyczuł sensytywnie, to wiedział, o co tam chodzi. Tak. Mnie się, oczywiście pierwszy odcinek był najlepszy. Tam później te jego loty w tej sutannie troszkę były podejrzane, ale myślę, wiesz, są filmy, że pierwszy, drugi odcinek są najlepsze. Trzeci już jest tak pod publikę, czwarty. Mam nadzieję, że Wachowscy nie zrobią tego. Że ten czwarty będzie, wiesz, tak jak czwarty odcinek, na przykład Back to the Future, powrót do przyszłości, że to jakieś kowboje, Indianie, to już było niesmaczne. To prawda. No dobrze, Romku, przyjacielu drogi, o czym dzisiaj rozmawiamy? Rozmawiamy o czymś, co tak sami sobie wymyśliliśmy naturalnie, czyli o życiu. Właśnie, o życiu w świadomości. I o tym, co obecnie się dzieje na planecie, a dzieje się tak zwany w bardzo dużym cudzysłowie reset. Niektórzy to nazywają globalnym resetem, ale my właśnie wymyśliliśmy sobie, rozmawiając przez telefon, że to jest reset nie tylko dziejący się na zewnątrz, ale przede wszystkim wewnątrz ludzi. Jakie jest twoje podejście do tego? Nic na zewnątrz się nie może dziać, zanim się nie dzieje już wewnątrz. Świat się zmienia dlatego, bo my zmieniamy nasze nastawienie do życia. Nie ma Boga innego oprócz życia, bo tylko życie jest wszechobecne. My jesteśmy nosicielami życia, jesteśmy formami życia i przez nas życie płynie nieustannie, czyli Bóg nam się oddaje. My pobieramy tą energię i tworzymy dobre wieści. Dobre wieści dla wszystkich, bezinteresownie i za darmo. Od tego trzeba zacząć. Darmo otrzymujemy, darmo dajemy dalej. Takie są zasady. I tego nie życzą sobie siły ciemności. Żeby coś było za darmo, żeby było coś dobrego. Siły ciemności dążą do skłócania, podzielenia i panowania. A teraz nie potrzebujemy już panów. Nawet zobacz, samo to słowo reset, czyli ustawienie set czegoś od nowa, może w inny sposób. Właśnie nie chcemy w inny sposób. Tak jak jest, jest dobrze. To właśnie zaczął upadek. Myśmy się tu wcielili teraz po to, żeby zobaczyć koniec tego upadku. Pewna istota, prawda, Satana, która później nazywała siebie Lucyferem czy Lucyferą, od lux, czyli oświeceni, iluminaci. To są istoty mocno obciążone, które są obciążone tak zwanym grzechem pierworodnym. I grzechem pierworodnym nie było to, że Ewa chodziła do Adama, to była natura. Natomiast jeżeli chodzi o grzech pierworodny, to jest, a dlaczego ja nie jestem Bogiem? Dlaczego ja nie mogę panować? Dlaczego ja nie mogę rządzić? Dlaczego wszyscy nie tańczą tak, jak ja gram? Bo nie chcą. No to ja tak zagram, że będą.
I jak widzisz, w tej chwili na tej planecie powstało coś takiego, że kilku takich diabelskich szmendryków pieniędzmi kupują rządy całe. I dlatego nagle wszystkie rządy razem się zgadzają na islamizację, na pandemię, na maseczki, na whatever. Tak nie może dalej być. Co my możemy zrobić? Nauczyć się od nich, jak robić, jak prowadzić swoje interesy. Bo zauważ taką rzecz, jak oni to robią. Oni kupują sobie rządy, kupują sobie za pieniądze i to się dzieje. A my płacimy podatki. Te rządy powinny za nasze pieniądze tak tańczyć, jak my gramy. To my dajemy im pieniądze. Tymczasem przychodzi ktoś i mówi, ja wam dam więcej. I nagle na świecie się dzieje nie to, co ma się dziać, za co myśmy zapłacili. Więc musimy płacić rządom świadomie albo zakręcić kurek. O, pan Roman powiedział nie płacić podatków. Tak. I co zrobicie z tym? Tak, no bo albo będziecie robić to, co, za co wy wam płacimy. Popatrz, co się stało w takim małym Izraelu tam na pustyni. Najpierw przyszedł pan premier i zaszczykał wszystkich tam. No, 70 parę procent. Teraz nowy premier, który najpierw, żeby go wybrali, biegał z jarmułką na głowie i w maseczce. Może w stringach też, nie wiem. Teraz zdjął z siebie to wszystko, bo już go wybrano i mówi, słuchajcie, to co zrobił mój poprzednik, to nie było to, to nie było jeszcze nic. Teraz zaczniemy wszystko od nowa, reset. A on się nie pyta, czy naród sobie tego życzy, czy chce, o ile to jest naród, bo to już w ogóle w tych, tam są też muzułmanie, katolicy, protestanci, ale dajmy na, mieszkańcy tego skrawka ziemi znowu będą szczepieni czymś innym, bo ten pan tak powiedział. Dlaczego? Bo on panuje. I zauważ, że bardzo dużo przywódców tak zwanych politycznych traktują ludzi, którzy ich wybrali, posadzili ich na te stanowisko, na te stołki tam, zainstalowali ich nad sobą wręcz, traktują ich jak te kraje, jak swoją własność, jak władcy absolutni. I później to tak wygląda właśnie, do budy i wszyscy sami wchodzą do budy. To się nazywa lockdown ładnie po angielsku. Lockdown to jest areszt. Każdy się zaaresztował sam. Nie trzeba już ich spędzać na stadiony, nie trzeba ich aresztować, zamykać do więzień, karmić. Do budy wszyscy weszli. I jeszcze jeden dzwoni tam, a Kowalska wychodzi bez maseczki doby. Takie rzeczy się dzieją już. To nie może tak być. Nawet samo właśnie to słowo lockdown, czyli w dół bardziej, prawda? Czyli żeby się obniżyć. Muszą ci poniżyć ciebie, żeby poniżyć ciebie. A my nie chcemy się poniżyć więcej. My chcemy się właśnie stać coraz lżejsi i lżejsi. Ja proponuję do każdej medytacji, jaką robicie już teraz, od rana, z każdą chwilą staje się coraz lżejszy i lżejszy. Nie jako ciało, jako duch. Ciało niech będzie sobie, jakie jest chwilowo. Jak my będziemy lżejsi, to zaczniecie chudnąć. Ale powiedz, Romku, czy właśnie nawet obecna sytuacja, prawda, że lockdowny i tak dalej, czy to nie jest integralną częścią tego resetu? Reset na Ziemi jest równoległym resetem z powszechnym kosmicznym procesem. To znaczy, przed 2000 lat nasz starszy brat, imię z grecka Chrystus albo Christos, wszedł w ciało ludzkie, które się nazywało Joshua, później po grecku Jezus, Jesus i tak dalej. I przez tego niedoskonałego człowieka, tak jak teraz przez tego niedoskonałego człowieka, duch przemówił i powiedział tak, oto czynię wszystko nowe, nową ziemię i nowy astral, nie powiedział nowe niebo. Niebo nie trzeba odnowić, bo ono jest tak jak jest, jest dobrze. Tylko ten niski astral, gdzie się nazbierały te upadłe duchy,
z góry i upadłe dusze jeszcze bardziej na materii. I oni tu promieniują i zarządzają z góry. Tam podejmują decyzje. Za naszymi plecami są ci, że im służą, tak zwani sataniści, lucyferianie i jeszcze inne tego typu zjawiska. To są zjawiska tymczasowe, tego nie było i nie będzie. I wtedy to się dzieje na świecie, co się dzieje. Bardzo dużo ludzi swoim posłuszeństwem zrobili z siebie satanistów i nie wiedzą o tym, nie zdają sobie z tego sprawy, że potakując, zgadzając się na to wszystko lub robiąc kariery w tym świecie, bo każdy chce być kimś i mieć coś na własność, na materii, czyli będzie przykuty do materii. To nie tędy droga. Więc Chrystus powiedział, czynię wszystko nowe, czyli zresetuję nie cały wszechświat z niebem włącznie, tylko to, co obsunęło się, zostanie zresetowany i my mamy podnieść nasze wibracje po to, że w ten sposób im więcej nas się podnosi, to tworzymy pewną falę, która będzie podnosiła to, co upadło. Chodząc po tej planecie, dotykając naszymi aplikatorami, stopami tej planety. Jak nasza planeta wejdzie w coraz wyższą wibrację, dlatego właśnie będzie wibrowała wyżej i wyżej. To znaczy, że sąsiednie planety wejdą w wyższą wibrację. Czyli podniesiemy najpierw cały system słoneczny z powrotem tam, gdzie ma być. Wtedy ten system słoneczny wywoła falę w tej galaktyce. Sąsiednie systemy, następnie sąsiednie galaktyki. Systemy galaktyk będą działały na wielowymiarowym wszechświecie w wielu wymiarach równocześnie. To jest prawdziwy reset chrystusowy. Z Boga łaski, bo jest powiedziane, łaską jesteście zbawieni, także mógł nas nie podnieść. No i co by wtedy było, byśmy co zrobili? Bo nie ma już nawet złej energii na planecie. Zauważ, że nawet ci źli są bezsilni, już nie mają energii, nie ma już złej energii. Na drogę wzięli energię od Boga, czy ukradli nawet częściowo, zmarnotrawili ją, syr marnotrawny nie ma już nawet złej energii w tej chwili. Dlatego straszą inflacją, dewaluacją, ale straszą. To damy im te kolorowe papierki. Bo powiedziałeś fajną rzecz, że faktycznie ludzie, którzy będą chcieli podnieść swoje wibracje i będą chcieli dostosować się do właśnie do tego, no powiedzmy do nowego paradygmatu rzeczywistości, to są ludzie, którzy zrobią to świadomie. Są też ludzie, którzy, że tak powiem, rykoszetem dostaną i też się podniosą, ale są też istoty, które za wszelką cenę będą się broniły rękami i nogami i innymi częściami swoimi astralnymi, oczywiście, aby się nie podnieść. Co z tymi istotami się stanie? To jest ich prawo wolnego wyboru, nie wolnej woli, bo to prawo wolnej woli znaczy, to jest samowola i dlatego tak wygląda na Ziemi, że tu samowolnie każdy robi, co mu się podoba, rzucają bomby atomowe, robią jeden drugiemu tsunami. Tak nie, to jest samowola, wolna wola. Na przykład wolny wybór polega na tym, że oni, tak jak mówisz, do końca nie popuszczą. Nawet w spodnie nie. Bo to będzie maksimum, co... Nawet to nie. Bez energii nawet nie możesz popuścić nic. Musisz pomyśleć, musisz mieć energię. Bez energii, a Bóg jest energią, bo nas przenika. Jeżeli oni wybierają sobie taką przyszłość, bardzo mroczną przyszłość, to jest ich wolny wybór. I nikt nikogo nie będzie ratować na siłę. Myśmy tu przyszli nie, żeby ich ratować, tylko żeby im służyć przykładem. Wszyscy, kochani ludzie, kochani bracia i siostry, wszyscy możemy dać przykład tym, którzy zbłądzili, że możecie razem z nami wracać z powrotem do światła. Bez wizy. Jeżeli ktoś nie reflektuje na taką ofertę, i to nie jest nie do odrzucenia, to jest do odrzucenia. Może my nie chcemy. Zostańcie sobie w ciemności.
z naszym błogosławieństwem nawet, którego sobie nie życzycie mimo to, bo miłość Boga Ojca jest nieubłagana, życie w was zostanie. Tylko, że to nie jest miłe takie życie, czego wam nie życzymy. Ja to mówię do tych, którzy tego słuchają w tej chwili. Ci, że nie życzą sobie takiego życia i ci, że życzą sobie. Nikt nie będzie na siłę zmuszony. Natomiast ewolucja zadba o to, żeby jednak te dusze dążyły do rozwoju. Jeżeli nie będą same dążyły, zaczną się dziać pewne procesy, zaistnieją w tych duszach, które będą zmuszać, wręcz wymuszać powrót do światła lub też, a więc asymilacja albo ekspansja. Będą się cofać przed rosnącym światłem coraz bardziej i bardziej. Ja po to to mówię, żeby poszerzyć świadomość tych, którzy są zainteresowani i którzy piszą do mnie maile i proszą o to. Panie Romanie, co zrobić, bo jeszcze bym chciał to i tamto zrozumieć. Właśnie powiedziałem, poszerzamy sobie świadomość, świadomie, z premedytacją. A kto nie chce, nie musi. I to jest ten reset chrystusowy. Podnosimy świadomość wszystkiego, co się obsunęło aż do materii. I materia jest zgęszczonym promieniowaniem i to promieniowanie podnosimy z powrotem do tego, co nazywamy eterem, czystym eterem. Czy to znaczy, że będziemy wtedy fruwać tam u Pana Boga i nic nie będziemy fruwać, bo tylko jesteśmy tam już. Schodząc na ziemię, zostawiliśmy po drodze pewien depozyt, który musimy zabrać z powrotem. Żadna energia nie zginie. To już nawet na ziemi wiadomo, żadna energia nie ginie. I myśmy zostawili sobie. I gdzieś tam mamy może nawet zaparkowane pewne takie latające dysko idealne. Dywany. Dywany. To mi się podoba, tak. Fajne jest to, co powiedziałeś, a jeszcze mi teraz przyszło takie pytanie, no bo zobacz, żyjemy cały czas w świecie, który mocno jest nacechowany podziałem, czyli jedni lewo, prawo, tacy inni, nawet właśnie uduchowieni, nieuduchowieni, cały czas ten podział funkcjonuje. I to, co ty mówisz, że jeśli wibracja się na tyle podniesie na naszej planecie i w ogóle we wszechświecie i wszechświatach, to czy to oznacza, że to będzie wreszcie koniec tego dualizmu albo podziału na istoty wyższe i istoty z niższych gęstości? Tak, bo powstanie wielowymiarowy, nowy wszechświat, oto czynią wszystko nowe, który nazywany jest wśród tych wybitnych ufologów już dzisiaj i ludzi, którzy idą w kierunku światła, omniversum. I wyszła niedawno książka pewnego, doktor Lefebvre chyba, to jest kanadyjski uczony i ufolog i od dawien dawna. To nie jest ufolog, w sensie, że powiedzmy ktoś tam widział, że na niebie coś mrugało albo coś zlądowało. To już te czasy minęły i ten człowiek pisze do rzeczy, mówi do rzeczy. Wyszła książka na temat Omni Uniwersum w języku polskim. Ja ostatnio byłem ciągle w podróży, nie nadążam zapamiętać tych wszystkich nazwisk, ale to wystarczy ten tytuł tej książki wpisać i po angielsku, po polsku już wyjdzie, po francusku wyjdzie informacja na temat tej książki. Ale to, co powiedziałeś, świat jest podzielony na przykład na uduchowionych i nieuduchowionych. To jest jakaś mrzonka. Nie ma istot nieuduchowionych. Jest jeden duch, który przenika materię, częściową materię i cały wszechświat. To jest życie. Czyli my wszyscy jesteśmy uduchowieni, łącznie z diabłami. Tylko, że oni sobie każdy tworzy z siebie to, co stworzył. Na przykład ktoś nie chce nadawać dobrych wieści.
może nadawać inne. Złe na przykład. Na przykład ta, nadajemy złe, no posłuchę radio, telewizji, to są tylko złe wieści. Breaking news, breaking your heart. To nie może tak być, bo to bazuje na kłamstwach, na manipulacjach. Nie może być, każdy z nas jest uduchowiony i żyjąc życiem codziennym widzimy, jaki duch go uduchowił, co on robi z tą energią, którą dostaje za darmo. Przecież to nie jest tak, że ty idziesz sobie kupić pół litra ducha Spiritus Sancti, tak się nie kupuje, i na kilogramy też nie, i na sztuki też nie. Jest jeden duch, a każdy robi z tą energią to, co chce zrobić. Wolna wola tu działa, a nie wolny wybór jeszcze. Wyżej już my wybieramy sobie, jednak ja nie będę tego robić, nie będę, ja wybieram takie życie, taki styl życia. Tutaj się nasuwa też pytanie, jeżeli mówimy właśnie o tym podziale duchowym, czy ja służę życiu, czy śmierci. Są na ziemi dziś takie wcielenia, takich duchów, którzy na przykład mówią, nie pytając innych braci o zdanie, a jest tu jeszcze 7 miliardów dusz wcielonych. Zasłonię słońce. Ktoś powiedział. I dlatego, że ma pieniądze, może to zrobić. Czemu? Bo kupił parę rządów i zrobimy to. I co na to pan papież? O, to ciekawe, ciekawe. Co na to rabinat? Bo co mogą powiedzieć? Jesteśmy bezsilni? Nie, możemy mu służyć. Przytakiwać po prostu. Tak, można mu służyć, bo z tego będziemy coś mieć. A ja, słuchając dobrych wieści, nie masz z tego żadnych korzyści materialnych. No, nie tylko od Romana, kim ja tu jestem. Wewnątrz, nie słuchają głosu wewnętrznego. No więc lepiej jest służyć, to co powiedziałem, i stają się satanistami, nie wiedząc o tym. Ja myślę, to są setki milionów, ale jak mówił, jak śpiewał Niemy, lecz ludzi dobrych woli jest więcej. Bo tu trzeba właśnie wybrać sobie życie. Ja nie chcę tak żyć. Jeżeli będzie pewien poziom osiągniemy, nawet równowagi, to już jest dobrze. A w tej chwili przeważamy już. A rodzą się dzieci, schodzą na ziemię, kamikadze wręcz. My wszyscy byliśmy kamikadze w dawnych czasach. Myśmy wiedzieli, że weźmiemy na siebie komunizm, później to, teraz nas straszą trzecią wojną światową. Przejdziemy przez to. No problem. I idą dusze i się teraz wcielają, wiedząc, że muszą przejść przez jedną barierę szczepionkową, a ci czekają już z drugą. Przejdziemy przez trzecią też. Ja powiem o sobie tylko tak. Ja tu byłem już nieraz, ja tu jestem teraz i jak mi się zechce, będę tu wracał. A jak nie, to nie. I radzę wam wszystkim takie nastawienie do życia. To jest dobry model myślenia. Będziemy tu wracać i robić, co się nam podoba, bo to jest nasza planeta, nasz system słoneczny, nasz wszechświat. I będziemy schodzić, żeby robić błąd w Matrixie. Tak jest. Dopóki będzie ten złośliwy Matrix. Właśnie. Bo przy okazji tworzymy nasz pozytywny Matrix i to się nazywa kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ale Boga Ojca, życie kochaj nade wszystko. Tak jest powiedziane, ja tym żyję i dlatego mogę sobie tu wchodzić, wychodzić, możecie mnie palić na stosie, topić, nic z tego, Wańka wstańka, wracam. I tak róbcie i nie bójcie się nikogo nareszcie. Ja widzę tych ludzi czasem na ulicy przestraszonych, się dusi, tu mu chodzi. Dlaczego sam z siebie męczysz tak? Ze strachu. Albo żeby pokazać, że on robi to, co inni. Ale właśnie, nawet rzeczy, które się dzieją obecnie na świecie, czyli ten właśnie reset, on trochę został też sprowokowany i jest nasycony strachem cały czas. Cały czas strachem. Jak to jest możliwe, żeby ludzie pod wpływem tego strachu, bo umówmy się, tak jak mówisz, ktoś idzie, jest nieświadomy, widać nawet w oczach niektórych ludzi, po twarzach, po wyrazach twarzy, tak, że dana osoba, tak jak mówiliśmy przed rozmową, po tam oczach, nie ma tak, go w ciele. Twarzy nie widzimy ostatnio. Tam nie ma tej osoby w ciele, tam jest ktoś inny. My to widzimy i teraz...
Czy te osoby będące napędzane strachem i przesiąknięte strachem mają też możliwość do obudzenia się same w sobie? Nawet nie tylko mówię, że podczas, nie wiem, oglądania dobrych wieści albo takich wywiadów jak ten. Jak one same mogą aktywować to? Tęsknota za wolnym życiem. Bez tęsknoty nie zbudzą się, bo to, co ty mówisz, żeby się obudzić, to musisz zdać sobie sprawę, że jesteś w transie hipnotycznym. Ktoś ci zasugerował, że jest niedobrze, ktoś ci zasugerował, że jest niebezpiecznie, że masz się bronić. My w ogóle nie żyjemy świadomie tu na tej ziemi w tej chwili, tylko się ciągle bronimy, bo ciągle nam mówią, powietrze jest trujące, gleba jest zatruta, woda jest zatruta, wszystko co jecie jest zatrute, planeta jest radioaktywna, żyjecie w oceanie fal rakotwórczych elektromagnetycznych, rezonans Schumana zmienia się, bieguny przeskoczą, oceany się wyleją i wszyscy się zleją ze strachu w spodnie, ale inni nie. Weźcie przykład z tych, że nie leją w spodnie. Bo my nie będziemy brać już za przykład tych, którzy potulnie robią z siebie potakiwaczy. I tu idą miliony dusz, nikt nie wygra z tym kosmosem. Tam są miliony, nieskończona ilość ochotników. To jest walka mrówki ze słoniem, który jak nadepnie, będzie koniec tego wszystkiego. Mrowisko przeciwko wszechświatowi, dajcie spokój. No nie uda się. Chodźcie z nami z powrotem do światła, do źródła. I przestańcie z tym. Wybaczamy wam, bo nie wiecie, co czynicie. No. Ja to nie mówię do tych, że tęsknią za światłem. Do tych, że czują światłowstręt. Przestańcie z tym. To jest mój przekaz. To jest albo przeze fajne. Mnie przekaz. Właśnie. I to jest fajne to, co mówisz, ponieważ nawet w kontekście tych wydarzeń globalnych. Ostatnio czytam taką książkę o tytule Factfulness, tak. Czyli pokazanie, to jest profesor, który napisał książkę, którą dosłownie w statystykach chciał pokazać tą książką, że świat cały czas zmierza w lepszą stronę, a mimo to media, nawet politycy i tak dalej. Wszyscy mówią, że jest gorzej. Nawet sugestia. Sugestia. To są też ludzie, którzy zajmują się ochroną środowiska. Wszyscy mówią, że następuje degradacja. W statystykach i w tabelkach wynika wprost. Wszystko idzie w dobrą stronę. Włącznie z kataklizmami, włącznie z sytuacją ekonomiczną. Na przykład, tam jest bardzo taki hardkorowy przykład. Śmierć noworodków. Zmalała prawie, że do po prostu... Porównując 100 lat temu, to był jakiś kosmos. Bo promieniste dusze są w tych noworodkach i od wewnątrz. Już mają taką wolę po prostu życia, że... No ale właśnie, samo to pokazuje, że ten świat, tam jest podtytuł do tej książki Factfulness, ten świat nie jest taki zły, jak jest nam przedstawiany. No bo no muszą nam zasugerować, dlatego mówię, chodzą ludzie i się duszą i robią. Policjant, który mnie zatrzymał, ja mu powiedziałem, jeżeli rząd powie, że trzeba nosić teraz stringi na głowie, to będzie pan nosił, jeżeli rząd powie, to tak, on mi odpowiedział, no, to jest funkcjonariusz, on wykonuje swoją funkcję i trzeba go zostawić w spokoju, no, niech sobie tak żyje, ale to nie znaczy, że on będzie wiecznie tak, że on się też zbudzi kiedyś. I tego życzymy tym funkcjonariuszom. Wcale nie mamy wrogów żadnych. Im chodzi o to, żeby nas skłócać, żebyśmy chodzili na jakieś bójki na ulicy, jakieś rewolucje. Tam będziemy wieszać na latarniach. Ja czytam czasem w internecie, ludzie piszą, trzeba ich powieść. Absolutnie nikogo nie wieszamy, to są nasi bliźni. Nikogo nie wieszamy i nie chcemy się sami też powiesić. O to chodzi tu właśnie. Super. Co ma wisieć, nie utonie. Romku, w takim razie podsumowując temat tego globalnego resetu, bo mówimy nie tylko o planecie, nie tylko o wszechświecie, ale przede wszystkim o tym mikrokosmosie, czyli w naszym sercu. Tak. Tu odbywa się ten reset. I teraz takie pytanie podsumowujące. I trzecia wojna. I trzecia wojenka. I chodzi o to, że tak naprawdę w tym globalnym resecie
jak tego dokonać indywidualnie, bo my mówimy o globalnym resecie, który nastąpi w każdym z nas, prawda? Każdy z nas ma ten globalny reset, on się cały czas jest w procesie, bo to jest aktywny proces i pytanie jest takie, czy ludzie będą przechodzić ten proces właśnie tak gładko, czy jednak musi być jakiś wstrząs wewnątrz człowieka, który spowoduje, że człowiek powie dość? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ na to pytanie nie ma jednolitej odpowiedzi. Każdy w zależności od stanu świadomości, na jaki się obsunął lub do jakiego już doszedł, zdecyduje, jak ma wyglądać jutrzejszy dzień. Jeden będzie pisał książki, jeden będzie nagrywał dobre wieści, jeden będzie robił właśnie takie rozmowy istotne, na istotne, żywotne tematy. Jeden powie, ja będę siał, powiedzmy, będę zasadzał drzewa owocowe. W Izraelu w tej chwili jest szał. Co ci wysyłają latawce, żeby palić drzewka owocowe? Wszyscy, nie tylko w kibucach, jadą w sobotę, dziś jest sobota, tam jadą ludzie sadzić drzewa, przylatują do Izraela ludzie i tam muszą nosić wtedy, jak przylatują, te bransoletki, gdzie są, żeby zasadzić drzewa. Wspaniale. Róbmy to tu, nie musimy lecieć nigdzie samolotem. Każdy może sadzić ziarno duchowe i fizyczne. Niech rośnie życie. To jest pozytywne życie. No to co, wszyscy będziemy... Nie wszyscy będziemy marchewkę sadzić, tylko każdy, jeden marchewkę, a inny będzie robił dobre wieści, a jeden będzie robił programy, a jeden będzie pisał książki. Tak ma to być. I wtedy świat się zmienia, dlatego, bo my zmieniliśmy nastawienie do życia. A będą takie zjawiska, które powodują ci, że nadal jeszcze nie zmienili. Ale to nam w niczym nie przeszkadza. Światło w ciemności świeci, będzie świecić, bo takie jest prawo. I do tej pory nikt we wszechświecie nie znalazł możliwości zgaszenia światła. Więc korzystając z prawa utożsamiania się ze światłem i z ciemnością, możemy sobie znowu wybrać. Mamy wolny wybór, ale już nie mamy szansy złych wyborów tak naprawdę. Nie chcę wam zabierać tej swojej energii, ale już nie macie szansy, ludzie. No. Super, ale mam jeszcze takie jedno podsumowujące pytanie i to już takie będzie personalne pytanie do ciebie indywidualnie, bo powiedziałeś, każdy z nas przeżywa ten reset indywidualnie. Jak ty sobie radzisz z twoim indywidualnym resetem, który również się odbywa, bo nie mogę powiedzieć, że ty już jesteś zresetowany od wielu, wielu lat, bo ty jesteś świadomy. Ty też przechodzisz swój proces. Jak u ciebie prywatnie się to przejawia? Jeśli mogę zapytać o to oczywiście. Ostatni rok był dla mnie ten rok, 2021, kiedy sobie nie wyobrażaliśmy, jak będzie w roku 2000, a tu się zbliża już 2022, o ile w ogóle to coś znaczy, te liczby, bo to jest czas naziemny. Ten 2021 był bardzo intensywny dla mnie. Ja przeżyłem parę niemiłych rzeczy, właściwie jedną niemiłą rzecz. I nie mam zamiaru teraz tutaj się spowiadać, bo nie należę do tej instytucji, gdzie się należy spowiadać. Niemiłe rzeczy się przeżywa. To jest część planu. Ten reset na ziemi, ten ziemski reset, to jest też część planu. Nic nie dzieje się złego tu. Cokolwiek czujecie, że się dzieje coś złego w moim życiu, to tylko trzeba zrobić jedną rzecz. Nastawić drugi policzek, w innym kierunku patrzeć. Nowy model myślenia. Nie biadać, nie narzekać, nie wkurzać się, nie się i tak dalej. Strata energii. To nic nie pomoże, bo oni na planie materialnym są silniejsi. Mogą nas zmuszać, mogą robić różne rzeczy, psychotronicznie napadać. Też można przez to przejść. Jak widzicie, jeszcze przeżyłem do tej pory i mam zamiar tak długo to robić, aż Wszechmogący mnie stąd nie wycofa. A Wszechmogący może i nie chce. Mówi, Roman sobie daje radę, niech tam siedzi. I ja także żyję w tej chwili. Wiem, że w każdej chwili może się wydarzyć coś, co będzie nieprzyjemne.
No to co? Mam się obrazić na życie? Przejdziemy przez wszystko, ale trzeba chcieć przejść, trzeba chcieć żyć. Nie można się poddawać, bo mąż mnie zostawił, bo żona mi uciekła z murzynem, bo syn sobie dał w żyłę. To ten sen już jest mężczyzną, ta córka już decyduje, z kim być, z kim żyć. To nie są już te małe dzieci. Ja już mam dzieci ponad 40 lat powoli. Ja nie wiem, kiedy to te 40 lat minęły w ogóle. To już nie są dzieci. Jak tak dalej pójdzie, to mnie dogonią. Ale ja nie czuję wieku ziemskiego. Ja żyję w tym ciele. Ono wygląda, jak wygląda, bo każde ciało więdnie, czy się nam podoba, czy nie. I trzeba się z tym zgodzić i płynąć dalej. I do przodu bez aleluja. To jest moja odpowiedź. I dobre rady to są. Bardzo dobre wieści. Nie poddawać się żadnym tam, kto mnie zostawił, ten umarł. To ludzie umierają i żyją. Nie martwić się niczym. To nie pomaga. Utrata energii, żałoby, to nic. Tylko każdy dzień daje z nową możliwością. To jest życie energią dnia. To jest to, co mówił Chrystus. Prawda, że chleba naszego powszedniego. Życie jest chlebem powszednim. Każdy dzień jest kromeczką chleba. Ale nie można tam wyciągać tylko, powiedzmy, bakalii, a resztę zostawić dla innych. Trzeba zjeść tak, jak jest. I to jest nowy model myślenia. I to są dobre wieści. I tu oczywiście teraz powinna taka kurtyna. Tak. Zasuwa się kurtyna i koniec po prostu odcinka. Super, naprawdę, Romku, no zresztą zawsze jak się spotykamy, zawsze wychodzi coś naprawdę, no ja tak uważam, że... dobrą robotę. Good job. Bo przez nas płynie dobra energia. Ze źródła. I tak ma być dalej. Super. Cieszę się, że ten odcinek akurat popłynął w tą stronę, a nie zakładaliśmy, w którą stronę miał płynąć, prawda? Nie. To jest life. To życie właśnie robi te układy. Jest ten sam duch w nas i dlatego to jest spójne. Tam, gdzie nie ma tego samego ducha, gdzie są interpretacje panów ministrów i innych ludzi, tam się toczy ciągle dysputy, dyskusje. Tam, gdzie są dyskusje, nie ma jedności. Tylko tam, gdzie jest jedność, jesteśmy już znowu w domu u Pana Boga za piecem. Cokolwiek to ma oznaczać za piecem, ale to jest jedność. Nie ma już tu Żydów, nie Żydów, czerwonoskórych, czarnoskórych, żółtoskórych. Krishna był niebieskoskóry, bo tam wysoko, a wiesz, w Himalajach to było mało tlenu, to jest taka rasa niebieska. Jeszcze jest ich ktoś, kilka osób jeszcze tam żyje. Czy tak, to, ale oni nie chcą już tu zostać w ogóle, bo oni się tu źle czują. Aborygeni odchodzą, nie chcą się już rozmnażać. Ja też nie chcę się rozmnażać już. Komórki niech się rozmnażają. No dobrze, Romku, dziękuję bardzo za kolejną garść dobrych wieści. A ja za zaproszenie. A, wiem, co chciałem zapytać. Powiedz, jak tam turnusy, bo na pewno działasz bardzo mocno w promowaniu, w podnoszeniu w ogóle zdrowia. Właśnie wczoraj w nocy przyjechałem z 5. turnusu. No jak tam było? Pożegnaliśmy zadowolonych ludzi. Pani doktor Skulimowska i jej zespół. Plus holopatia, ludzie wyjeżdżają jak James Bond po wakacjach. To nie znaczy, że wszyscy zdrowieją tak szybko, że nie mogą nadążyć. To znaczy, że ludzie się dobrze czują. Holopatos, czyli dobry stan samopoczucia, to jest początek zdrowia. Jeżeli ktoś się obsunął, dobre samopoczucie życzę wam wszystkim. Dbajcie o dobre samopoczucie. Bez fanatyzmu. A jak w żyłę, to tak, witaminę C. Żeby znowu nie było kontrowersji, że Roman promuje dawanie w żyłę. Właśnie. I wytnął to drugie połowę zdania. Dokładnie. Romku, a ja dzisiaj zakończę inaczej. Chciałbym żółwika z tobą przybić na koniec.
I dziękuję Ci bardzo z całego serca za to, że naprawdę stworzyliśmy dzisiaj mega fajne wieści i widzimy się w kolejnym odcinku pewnie. Na pewno. Cool, man. Tak trzeba działać. Do zobaczenia. Pozdrawiamy. Do zobaczenia wszystkich z dobrymi wieściami. A na koniec, moi drodzy, jeszcze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronek oraz patronów tego podcastu. Dziękuję Wam mega serdecznie za wspieranie finansowe. No i oczywiście to właśnie dzięki Waszemu wsparciu ten podcast cały czas może się rozwijać. Także, moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i oczywiście widzimy się w zamkniętej grupie facebookowej, która już została utworzona, na której będziemy dyskutowali na wszelkie tematy dodatkowe, czyli tak zwane bonusowe, związane z, czy to z odcinkami właśnie podcastu, czy też z gośćmi. I będziemy po prostu sobie tam rozkminiać różnego rodzaju ciekawe rzeczy, związane oczywiście z rozwojem samoświadomości. Dlatego zachęcam wszystkich do wspierania na Patronite. No i moi drodzy, cóż, życzę kreatywności, pozytywności i zdrowia.